Dzień witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Forever zapraszam was do kolejnego materiału z demek widzów na waszym, sorry, na moim kanale. <grym> Mam tutaj demko z Kinga Zastanawiałem się co to za celownik. Myślałem że to jest jakiś mój zmieniony, ale na szczęście to jest jego. Taki jakiś kwadracik z outlinem chyba na 0,5. Jakby grubość tego. Mam oczywiście mapkę. Demiraż. Także jeśli wmateria Wam się sproba i tęskniście za demkami widzów, to prosiłbym zostawić łapeczkę w górę w tej chwili na tym materiale, w tej chwili. No w tej chwili, w tej minucie, co teraz? ja jadam. Tak, na tak, razie tak. Tak te łapki mają lecieć pod tym filmem. Kurde, blade. Niedługo będą jakieś też live y z openingami na stronce nie powiem jakiej i być może. Być może, ale tylko. Być może mówię, że będą jakieś koski do rozdania na Twitchu, także tutaj będę wrzucał takie przypominajki YouTube'owe z... Z, 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 z z tym, że rozdaję kosę na Twitchu. Tam na Twitchu będą jakieś losowanka i tutaj mam nadzieję, że będziecie z YouTube'a też wpadać na Twitcha i będziecie zostawiać też łapy w górę, subskrypcję i komentarz oczywiście. Tylko tutaj już nie, da, nie dawajcie takich komentarzy typu Trade w Info, bo spod filmików już yy, nie będę losował. Będą też opinki oczywiście na, na kanale, ale takie grubsze giveawaye będą prawdopodobnie tylko i wyłącznie na Twitchu jakieś kosy, ewentualnie może jakieś tam tańsze skiny jak coś tam fajnego dropnie, to może wtedy tutaj na, na YouTube będę wrzucał, także dawajcie followki na Twitchu. Szczerze nie wiem, co, to, co ten smok miał dać. Ale okej, okay, dobra. Tytuł filmu: coś tam, że w tej randze można gnić i chyba 6 lat. Czekajcie. Zgadza się. Sprawdzę, że tutaj można w tej randze kiblować aż 6 lat. Także jest to Silver Elite Master. Nie ja wiem czy w tej konkretnie randze można kiblować 6 lat. Czy ogólnie w srebrze, także z tym tutaj bym, bym mógł polemizować. Raczej chodziło skingowi o to, że w tej randze można kiblować. A czy w Silverze, od Silvera 1 do tego Silver Elite Master, że można tutaj gnieć 6 lat. No jak się rzuca takie smoki i nie można wygrać meczu czy tam rundy, No to nic dziwnego że. Nie można tutaj, moi drodzy, yy, awansować. Myślałem, że jakiegoś laga dostał, bo patrzył się w tego CTK i nie, nie, nie w ogóle nie strzelał. Nie wiem kompletnie, dlaczego. Why? Why? I to jest shorts, czyli no, krótka wersja yy, matchmakingu. Mamy tutaj rundę usłów. Nawet spoko wynik, jak na tero. Tylko nie wiem, czy to jest wystarczająco spoko wynik, jak na krótkie. Wydaje mi się, że tak, wystarczy tutaj naprawdę... W tych krótkich chyba najważniejsza jest ekonomia. Jeśli nie ma się ekonomii, to nie można sobie pozwolić na to, żeby... Móc... Popełniać właśnie błędy tego typu, żeby tracić bronię, tracić hajs i tak dalej. Hubek singowi... Znaczy... Reakcja spoko, On niby uciekł, spierdzielił, nie trafił raz, drugi... Rzuci palaka, żeby nie dojechał go na szybko. Tutaj wystarczyłoby nawet No może nie w tym miejscu. Ale tutaj za jego plecami tutaj e, się ustawić, wskoczyć, wtedy ma się lepszy kąt, żeby móc zatwić kraszącego go Zedka. Jak już wspomniałem, e, na pewno lepsza skillowa drużyna zawsze będzie wygrywała, ale też i taka, która dba o ekonomię w tych krótkich meczykach. Ponieważ jeśli zresetujemy przeciwnikowi ekonomię, no to kolejna runda jest za free, a tutaj tych rund mamy stety niestety taką ilość, że wystarczy naprawdę takie dwie góra, może trzy kluczowe rundy ugrać, żeby przypieczętować sobie cały meczek, według mnie. Chociaż krótkich nigdy nie grałem, ani razu nie grałem, tylko po prostu to jest taka... Nie wiem, zobaczcie, oni już wchodzą tamten. To jest Bot. Bot nie wiem, albo gada w jakimś zapomnianym języku, że ta trójka w ogóle nie ogarnia o co chodzi. Albo nie patrzą na radar, bo tam już na pewno się. Wyświetliła na pewno ta bomba. Jest paka na radarze, oni dalej kryją Bomb site B. Nie mam tego pojęcia. no. Jeśli tak się gra, nie ma się pojęcia. Co się dzieje na mapie, no to w tym silverze można gdzieś tkwić nawet i kurde, dychę 10 lat Strzał chyba w kostkę, nie wiem tak Tak to wyglądało e, Saksi zwalił straszliwie, bo mógł po prostu poczekać na obrojenie paki, nie? Gdyby któryś z tych CT-ków zaczął broić, wtedy mógłby nawet na shifcie lecieć, bo wątpię, że na jeszcze zerknę. No. Wątpię, że na silverach, na tych rangach ktoś kupuje defa, przynajmniej jedna osoba. A jeśli kupi defa, no to że gra akurat na, ta na takiej pozycji, że tego defa jego teammatesi łatwo będą mogli podnieść. Na przykład grając na bomb side B, no to najlepiej gdzieś w obrębie side'u, gdzieś tutaj. Może być nawet tu, żeby było blisko BS'a, natomiast tutaj... Ewentualnie gdzieś dżungla schody To są takie bezpieczne pozycje, żeby defa sobie podnieść podczas retake'u. Dlaczego podczas retake'u? Ponieważ jeśli podniesie się defa jest taka sytuacja 1 na 2, 1 na 3 i jest szansa, że da się na, pistolet, na pistolce odbić BS'a no to macie wtedy z tyłu głowy Czas, jaki możecie sobie pozwolić na odbijanie, podnosząc oczywiście tego defa wcześniej. Natomiast, jeśli def gdzieś robnił, gdzieś w BS i ktoś powie, że. Ty, no na BS jest defuse kit, idź, idź go szukaj tam, nie? Próbuj, próbuj. Gościu zabije ich i zostanie mu załóżmy, no, te 6-7 sekund do rozbrojenia paki. No bez defa nie zdąży z defem, dałby radę. Gdyby go podniósł od razu, mógłby od razu obrazić pakę. A tak a jeśli nie, no to ktoś da mu powiedzmy nieprecyzyjne info, no i tego defa będzie kurde szukał. Tyle czasu, że i tak po tym jak tego defa podniesie, no to nie, nie będzie miał czasu, żeby tą tej paki, tą pakę rozbroić. Więc ci, którzy w pistoletówce grają z defuse kitem, warto, no głupio to zawsze, ale warto, żeby zginęli beznadziejny flash, żeby zginęli w takim miejscu, żeby łatwo było tego defa podnieść. Przed odbijaniem, albo tam w trakcie odbijania. Także to jest kluczowe. I nawet wystarczy jeden def, mi się wydaje. Chociaż czasami zdarza się, że na tych facetach, jak, jak gram, to kupuje się mm, po defie na każdy site, Czyli jeden kupuje defa na bomb side B, jeden kupuje defa na bomb side A. I tyle. Czasami to się sprawdza, a czasami nie, bo jednak kevar ke się przydaje. No to troszkę strzelanko musi iść do, do poprawy. Ale też, jak Hubeck, Skinkiext obecnie w Silverze, no to nie mogę od niego oczekiwać, żeby strzelał, kurde, nawet jak ten piąty, czwarty, piąty level facet. Chociaż ten strzał był, był spoko spoko flick, celownik teraz od razu na, na ciele przeciwnika. 6-9 załatwiony. I tyle, i tyle w temacie. Też nie mogę oczekiwać, żeby rzucał perfekcyjne flesze, perfekcyjne smoki, żeby się ustawiał. To wszystko przychodzi z czasem. No tak, czasami chyba przeginam pałkę. Jeśli oceniam jakieś demko, jakiegoś silvera, golda, to ja od razu oczekuję, żeby grał taka, tak, tak i tak. A jak trafi jakiś silver, nawet może nie ten sam, którego demko oglądam, ale jakiś inny silver, no to zobaczy, kurde, jakie ono błędy popełniał. Mówi, hmm, ty ja też takie błędy popełniam. Kurden, może, może facet ma rację, może. Powinienem zagrać tak jak on mówi, może powinienem y, bardziej przyłożyć się do tych flashach jak się rzuca, nawet wejść po prostu na trening z botami. Odpalić, y, odpalić sobie na serwer, wziąć, wpisać ten y, SV Cheats i sv ten Grenade tra Trajectory 1, y, żeby widzieć jak ten y, flash leci, w którym miejscu wybucha. Zapisać sobie też egzeku takim treningowym komendę która no po pierwsze też przyspiesza czas, ale też y, zapisuje koordynaty ostatnio rzuconego granatu. A na przykład jak, jak rzucacie sobie y, takiego z dupy flesza od ścianki na okno, no to w momencie rzucenia automatycznie wam się zapisuje. Na przykład ja mam zbinowane pod O. I kiedy jestem na przykład tutaj, stoję sobie, naciskam O, ten flash leci i patrzę czy mam czas na przykład odwrócić się od niego jeśli nie, mam, jeśli nie mam czasu to jeśli patrzę się bezpośrednio w okno na jak długo mi oślepia i czy też usłyszę z tak daleka jak gościu tego flesza takiego z dupy rzuca? to są niby takie kurde niuanse ale wiecie no rzucić flesza nawet małpa potrafi ale kurde żeby rzucić go dobrze tak żeby nie oślepić siebie i innych teammate'ów a oślepić w 100% ...przeciwnika, no to to już jest, kurde... ...wyższa... ...wyższa szkoła jazdy. Zresztą, znaczy no wiecie o, o, wiecie o co chodzi. No tutaj akurat... ...strzały było słuchać, że strzela. No... ...nawet tutaj ma defa, paka do rozbrojenia, ale kurde ten... ...ta bomba wleciała. czy znaczy ten granat wleciał. Fajnie. Jeszcze go zabił. Kto podkłada na defolcie... Pakę i idzie shorta. No bez sensu. Iż lepiej było, jak byli wy dwóch, zaplantować sobie na przykład na środku BSA. Jeden zamiast raszować kuchnię, na przykład nie, wie, nie wiem czy mieli granata, ale na przykład zasmukować sobie exit i przejść sobie jeden bench, a drugi gdzieś tam pod shortem. No bo plantując tutaj pakę, czy tutaj, zazwyczaj jak CT plantuj, defuje, no to patrzy shorta. I często też ludzie właśnie z tej ławki wychodzą jak królik z kapelusza. Potterron, no i załatwiają w plecy. Znaczy strzelają w plecy takiemu cd który tą pakę broi. Zobaczmy, co teraz będzie się działo tutaj na midzie I tak akurat terroryści są słabi, bo facet sobie wychyla, robi taki szeroki pik. Nie wiem po co ten smok. Wreszcie taki, że można się od niego odwrócić. No nie ma sensu, nie było sensu w ogóle wychylać. Jeśli jest mit zajęty, a chce się, chce się piknąć shorta, no to warto rzucić nawet e, flesza z dupy, takiego, żeby w momencie, kiedy ten flash odbija się od ścianki, leci tak. Najlepiej, żeby wybuchł tutaj. Bo jeśli wybuje, wybuchnie tutaj, no to wszyscy, którzy są na midzie, no muszą się albo schować przed tym flashem, albo odwrócić. A wy przed e, wybuchnięciem tego flesza, przed wybuchem, pikujecie. Czyli na przykład nie, leci sobie flash tak. Leci tutaj, wy sobie wychylacie, patrzycie, czy ktoś jest, on wybucha i tam ci się albo wracają, albo chowają. Wtedy wy macie przewagę, bo na przykład jesteście sterowani tutaj, ktoś pikuje, no to wtedy go zabijacie. Mam nadzieję, że kumacie, czaicie bazę, o co mi chodzi. Że to nie są jakieś e, rzeczy trudne w zrozumieniu. Takie, naprawdę podstawy, kurde, podstaw. Takie. Taki prze przedszkolny CS, taki kindergarten, kurde bym powiedział. Jeśli chodzi o jakieś yy, porady, wskazówki, cokolwiek tego typu, tutaj od razu bym sobie yy, zeskoczył do Andera. Do bo na midzie, jeśli tak długo nikt nie wychyla, no to raczej prędko nie wychyli. Zerknąłbym wtedy sobie Andera, jeśli nie. Jeśli na wanderze nikogo by nie było, skoczyłbym sobie z na tą ławkę i patrzył z takiego kąta troszkę. Jak nie, bym sobie tutaj, patrzył bardziej tam do, do lewej. Ten zakręt, jeśli nie, no to wtedy wróciłbym sobie na bombsite. A i tylu zobaczcie, jeden robi plecy. Nie, myślę, on skróci pałacę. Wow, akurat w takim momencie nie zauważyłem tego fraga. Oj, 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 dobra poprawił, ile tutaj fragów na, nastukał, bisz, pasz, bosz, 20 fragów na Silver Elite Master, coś niebywałego, no naprawdę propsy za ten meczyk, za wynik przede wszystkim, ale jest naprawdę dużo, dużo rzeczy do poprawy, sam też mam nadzieję, że zauważyłeś co jest do poprawy. Wy widzowie też, możecie też posilić się komentarzami, jeśli macie jakieś uwagi, to sekcja właśnie ta jest dla was. I jeśli chcecie wysłać wasze demko, niekoniecznie Silvera, Golda, może jakiś, jakiś Global, Lem, jakiś wyższy poziom, że chcecie na przykład swoją grą wytłumaczyć, na przykład jak kryć bombsite A, bardzo chętnie takie materiały, takie demka obejrzę, jak powinno się kryć bombsite B na jakiejś mapie, jak powinno się, nie wiem, pikować okno, jak zajmować mida. Jeśli macie takie, takie demka, to też możecie oczywiście takie demka przesyłać z Faceita jak najbardziej. Również chętnie przyjmę. Także z mojej strony tyle. Wszystko macie w opisie. łapeczka w górę, mile widziana. Subik, komentarz i trzymajcie się. Do następnego razu. Strzałka!